Tur w 60. Czy to dobry pomysł? Rok czasu i po oponach z przodu. Ale co się dziwić, gdy się z taką łyżką pracuje? Taka na do 60. Więcej nie podniesie, żeby głębszą zrobić. Nawet niedokończona jeszcze. Ale nie ma kiedy. A to pług. Tur chyba już ponad rok, jak kupiony. Jak go jakiś Janusz ulepił, tak go kupiłem. Parę poprawek, aby te na przykład blachy, szerszy cełownik pod spodem, a reszta na razie tak się robi, użytkuje. Tu ktoś jakieś grube siłowniki dodał. A to odejdź, Aleks. Nowe felgi. Wczoraj założone. No i opony. Targum. Zaraz będą komentarze. Nalewki sobie kupił do tura. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. A felga? Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Szóstki. Średnik jest. Musiałbym wziąć suchmiarkę, ale grube. Zobaczymy. Opony jak od Zetora. 6,50 na 16. Może wrzucę zdjęcie, jak Ursusik wyglądał przed remontem. Chyba kapitalnym. Wszystko było robione. Kabelki. Elektryk maniak. A to co to leży? Klapa. Klapa. A zaraz pokażę od czego. Ciemność. Widzę ciemność. A coś tu się tu ukazało? No tak, kto wcześniej oglądał, ten wie, że... Ojej, jaka słaba jakość. Że oto już jest trzeci. Tandemik. Taki dość masywny. Czyż nie? Nie będę was zanudzał. Ogólnie miałem rzucać więcej filmików, ale ten cały kryzys, milion rzeczy jeszcze się działo w międzyczasie. Trochę robota. Będzie filmik oddzielny do tego tandemu.